kurwa, słodycze, to jest to. Jestem na przykład teraz na diecie po to, żeby jeść więcej słodyczy. Jakby jem mniej chleba, makaronu i tak dalej. O, to jest super dieta w ogóle. Nie widziałem takiej w internecie, może to, ktoś z was chce, możecie opatentować. Dieta, żeby jeść więcej słodyczy, nie? I nie przytyć też, nie? Bo o to chodzi. W każdym razie, moim zdaniem najniebezpieczniejszym słodyczem jest ptasie mleczko. Bo kurwa, widzisz to gigantyczne opakowanie i nie wierzysz, że zjesz je za jednym razem. Nie? Jest coś takiego, że o, pierwszą tam czekoladkę jesz, no jesz z nudów, drugą z ciekawości i trzecią, no bo jest, nie? No przecież kontroluje się, nie? Przecież panuje nad sobą. I nagle, kurwa, kto zjadł cały pierwszy poziom, nie? Kiedy to się stało w ogóle? Oglądasz to na monitoringu, kurwa, i okazuje się, że to ty to zjadłeś, nie? Kurwa, moim zdaniem teraz właśnie rozgrywa się po zjedzeniu pierwszego poziomu wojna o waszą duszę, nie? Jeżeli zjesz drugi poziom naszego mleczka, to czujesz, że przegrałeś życie, kurwa, jesteś nikim, kurwa, jesteś zerem. Nie masz silnej woli, po prostu nie macie, nie? Dlatego kurwa na tej takiej, jakby tym, jak to się nazywa, kartonik, tak? Na tym kartoniku moim zdaniem powinien być wielki znak stop. Kurwa, powinno być migające wielkie stop. W momencie, kiedy tam powinna być w tym pudełku taka zapadka, że w momencie, kiedy podnosisz ostatni kawałek ptasiego mleczka pierwszego poziomu, powinno być zatrzymaj się, minister cukiernictwa ostrzega, nie? Właśnie dzielicie krok, kurwa, zmarnowania własnego życia!